czy co tamkolwiek chcecie dla Bernadette the Bird. A teraz powiem takie bardzo smutne przysłowie. Indyk myślał o niedzieli, a w sobotę łeb mu ścieli. No dobra, w tym wypadku to kurczak, no ale... Powiedzmy, że Bernadette kwalifikuje się pod tam tematykę indyku. Indyka, a nie indyku. Mam tutaj wodę, więc pozwolę się napić. Ale cóż, Gyro tutaj nam mówi odnośnie tego, że pokonując pierwszy świat, czyli powiedzmy Forest Edge, odblokował nam drugi świat, czyli Dagberg, czyli miasto kacze. I znowu mamy laboratorium, gdzie tym razem mamy trzy poziomy, z czego pewnie jeden jest taki. No, First Avenue, czyli wiecie, ucieczka. Nie wiem, chyba źle to przetłumaczyłem. First Avenue to raczej nie oznacza ucieczka, ale... Mamy poziom 1 3D, pewnie drugi będzie 2D, a trzeci będzie ucieczka i będzie boss. Zobaczymy, jak w ogóle nam z braćmi B pójdzie. Brother B, kurde. Ale jak widzicie, otoczenie się zmieniło. Teraz jesteśmy w mieście, gdzie mamy tutaj... robotników, którzy sobie niby pracują. Ta jasne, srają muchy, będzie wiosna. Oni tak naprawdę czekają na naszą skuchę. Oni tylko... Te narzędzia to jest atrapa, moi drodzy. Te narzędzia to jest atrapa. A to w ogóle to też jest podstawione. Ten taki, nie wiem. To ta ciężarówka. Oczywiście, że życia, kurde, nie ominę. Jestem trochę skąpy na życia, co nie? Ale to chyba dobrze. Chyba lepiej mieć jak największą ilość życia, nie jak najmniejszą. I tak, te śrubki, co zbieramy. Nie, to nie jest żadna referencja do Ratcheta i Clanka. Te śrubki, co zbieramy, a raczej koła zębate, one są pod czerwonymi prezencikami, jak widzicie. Pod fioletowymi, jak zdążyliście zauważyć, jest milkshake. Lub życie. Ale w tym wypadku jest milkshake. I w tym przypadku też. Ja w ogóle nie wiem, czemu taki gigantyczny czas dali do tego poziomu, skoro ten poziom jesteśmy w stanie nawet szybciej przejść niż pierwotne założenia autorów. Znaczy, ja se zdaję sprawę, że tu chodzi o pobicie jakiegoś tam rekordu, bo tam deweloperzy mają swój rekord, a gracze będą mieli swój rekord. Tylko takie trochę no, bez sensu, no. I chyba zdobycie dwóch żyć, takich dodatkowych, zależy od tego, czy w ogóle w poziomie zginiemy. Raczej to nie jest losowe. Mi się wydaje, że właśnie to jest z tego powodu, że gdy na przykład zginę w jakimś poziomie, że przypadkowo, nie wiem, spadnę czy coś, to jest mniejsza szansa, że zdobędę, znaczy mniejsza, praktycznie zerowa szansa, że zdobędę dwa życie dodatkowe, tylko jedno. A na chwilę obecną trzymam się o tyle dobrze, że nie zginąłem, ale hehe, kto wie, może zaraz się zdarzy coś, co spowoduje, że zginę. Ta gra lubi robić takie rzeczy, uwierzcie mi. Trust me, ta gra uwielbia robić takie rzeczy. Idzie ci za dobrze i nagle zaraz coś ci wyskoczy na mordę i już zginąłeś. Na przykład coś takiego, jak zresztą widzicie. O, i proszę bardzo. Mówiłem? Mówiłem. Jestem jak jakiś kurde medium w tym momencie. Mam jakieś paranormalne moce, bo potrafię przewidzieć coś takiego. Do tego etapu jeszcze mi szło dobrze. W sensie do tego etapu, zanim zginąłem, rzecz jasna, nie? Tutaj są ciężarówki, które mogę mieć wysrane. Bo sobie jedną ominąłem! Jezus Maria. Ścisk wora gwarantowany w tym poziomie. Mówię wam autentycznie. Ścisk wora gwarantowany. I mamy tutaj... Jak na to się mówiło? To jest taka jakaś antenka, czy coś takiego? Chyba tak. Tak, że jak kaczor sobie ją wbije, a raczej nie wbije, weźmie sobie ją ze sobą i poleci do laboratorium Gyro. Dzięki temu mamy First Avenue zakończone. I ta, jedno bonusowe życie. Czyli mówiłem, nie mogę zginąć ani razu, bo gdy zginę chociażby raz w poziomie, no to wtedy mogę się pożegnać z podwójnym życiem. To jest przykre. Ale prawdziwe. 12% już mamy, kurde. 12%, jaki to jest bardzo ładny wynik. A to dopiero jest...
ponad pół godziny nagrywania, bo to jest 33 minuty, no ale... Tia. A, i tutaj znowu Hyzio z Hyzio i Dyzio gadają. Soccer Chomp, co to znaczy? Nie, w ogóle to ta strzałka oznacza, żebym tak ten... Może to jest jakiś mocniejszy ten, kto wie. Urban High Rises, czyli poziom 2D teraz. Pamiętam to z wersji PC-towej i Dreamcastowej i Nintendo 64, że ta nazwa i jeszcze z PS1, ta nazwa oznaczała poziom 2D i nie myliłem się. Ale tutaj by leciała fajna muzyka. Jezus Maria, uwielbiam poziom... Uwielbiam muzykę z Urban High Rises w wersji 2D, bo to jest jeden z najlepszych soundtracków. Mówię to autentycznie, że to jest jeden z najlepszych soundtracków. I to w wersji właśnie tej Dreamcastowej i PC. Ta, i w ogóle w tej wersji bossowie mają ten sam soundtrack, nie ma żadnej tutaj różnicy soundtrackowej. A ja pozwoliłem sobie wziąć tą życie, tak na YOLO, kurde. I na YOLO se spadłem w dół, hehe. Słyszałem tam w ogóle ciuchcie. Albo ja mam jakieś omamy, już ciuchcie w głowie słyszę. Ale wątpię w to. Ciuchcie to był taki ten... Dla osób, co nie ogarniają. Żeby nie było, że ja tutaj zaraz to wytłumaczę, że ciuchcia to był pociąg, no bo raczej to jest... No kurde, odkryłem Amerykę, nie? Nie, chodzi mi o to, że ciuchcia to była zabawka... w tym poziomie do zebrania, jak chciałeś robić 100%. Ale ja tu nie widzę tych zabawek, więc generalnie chyba nie ma ich w wersji na PS2. Albo ja jestem ślepy, albo definitywnie nie ma tej książki, która pozwalała ci... no... która pozwalała ci zebrać te zabawki. I trochę żyć tutaj straciłem. Kurde, no co jest grane? Czemu ten kaczor... Czy ten kaczor jest upośledzony? Czy mi się tak wydaje? Serio, żeby w taki sposób, w taki żałosny sposób ciągle wpadać w parę, to jest po prostu w głowie się nie mieści. Się zaraz okaże, że w ogóle nie będę miał żadnego bonusu, bo trochę więcej razy zginąłem, co byłoby prawdopodobne. Walona mewa, kurde, albo bocian. A gdzie tam jaka kolejka? To ten tutaj wydaje takie odgłosy, kurde. Dobra, robimy edyt, bo to już jest naprawdę żałosne. No, teraz ją ominąłem i... haci w D, dosłownie. Ale oberwałem teraz w tym momencie, więc to też nie jest za dobrze, ale... Przynajmniej zebraliśmy sobie one-up. Myk, myk, kurde. Skurczysyny jedne. Tak pamiętam, że chyba Husiek mówił skurczysyny. Stare dobre czasy, gdy się Huśka oglądało. Tak, byłem jedną z tych osób, co Huśka kiedyś oglądała. Ale przestała. Nie wiem czemu. Tak szczerze nie pamiętam, co się stało, że Huśka tak przestałem oglądać. Może zmieniłem zainteresowanie? Trochę. Dobra, to było ryzyk fizyk. To autentycznie było ryzyk fizyk. Ale nie ma co, ryzyk fizyk czasami popłaca. A czasami spowoduje, że spadniesz w dół, zaczniesz rage'ować, wyrwiesz kontroler, nie wiem, rozbijesz go o ścianę i wiele innych epitetów, żeby podkreślić ową sytuację i zażenowanie momentami. Może będziemy mieli, kurde, jakiś rekord w tym let's playu zbierania żyć. Kto wie? Na pewne jest to, że jeżeli nie zginę, to mam 30 żyć już zagwarantowane na następny poziom. Na poziom ucieczkowy. Dupa, nie 30 żyć. Dupa, dupa, jeszcze raz dupa, kurde.
Dupa, a nie 30 żyć. Jak już to 29. Chyba, że będzie jakieś po drodze życie. O ile nie zginę. Bo na to się zanosi, kurde. Fuck off! To już było naprawdę... To już było dosłownie bez sensu, bez jakiejkolwiek logiki. Logika w ogóle wyskoczyła przez okno. Bez sensu, kurde. I mamy 40 minut na nagraniu. Super, świetnie. Półtorej godziny będzie gwarantowane z tego. Dobra, walić milkshake. Bo na razie nie jest mi potrzebny. O, i końcówka poziomu, czyli cały czas lamiłem na końcówce poziomu. Świetnie. To jest doskonały materiał na napisanie gównianej creepypasty. Że waliłem pod koniec poziomu. A raczej ginąłem. Oj, zdobyłem dwa bonusowe życia. No kto by przypuszczał? Tego się nie spodziewałem i mówię to autentycznie serio. POM. Ale hej, jeżeli chodzi o mój trening, to nawet wczoraj nie doszedłem do Duckburg, więc robię progres. No, muszę robić progres, bo to jest let's play, nie? Ewentualnie mogę robić regres. Palcie gumę, mam w dupie wasze jakieś tutaj specyficzne, kurde, specyfikacje. I mam doprawdy w dupie ten cały... wasze, kurde, ultra kombosy. Main Street! I ładowanie, które szybko się załadowało. I tutaj mamy ponownie ścigającą rękę Merloka. Slerloka, kurde. Nawet nie potrafię jego niku przekręcić. Znaczy niku. Co? Imienia. Ta, niku. No to ciekawy nick, nie powiem. Merlok, ty to masz dobre niki. W tej TV. Podziel się, kurde. Dobra. Idzie wszystko zgodnie z planem na chwilę obecną. Ale czekam, aż coś się znowu spieprzy, żebym mógł znowu ponarzekać, jakie to jest smutne. Jakim cudem ta ręka mnie dogoniła? To jest niemożliwe i bez sensu. Nie ma to w ogóle ładu ani składu. Ale tutaj w ogóle w wersji PC Dreamcast goniło, nie goniłaby cię ręka, tylko goniłaby cię ten, jakiś pojazd. Z tego co pamiętam. Jakiś tir. Albo po prostu pojazd. Nie dogonisz mnie, ci śmierdząca ręko. Umyj się. Umyj ręce, kurde. Mówiłem, że mnie nie dogonisz, frajerze. Mówiłem. Dobra, bierzemy to co nasze, czyli znak z kogutem. Jedno bonusowe życie, naprawdę jaja sobie chyba ze mnie robicie teraz. Ja tutaj walczyłem o życie i tylko jedno bonusowe życie, naprawdę? Serio? Walcie się, kurde. Nie lubię takich zasad. Foch, kurde. Save completed. Walić wasze kombosy, naprawdę. Walić wasze kombosy, mam je w dupie. Dobra, lecimy teraz na bossa tego oto świata, czyli braci B. Albo brata B. W sumie nie zobaczymy, z kim będziemy walczyć, czy z bratem, czy z braćmi. Jak z braćmi, no to... No to powiedzmy, że cool. A jak z bratem, no to powiedzmy, że też dobrze. Gladstone oczywiście się pojawia. Hi Donald.
I dostałem w mordę kulą. Bo jestem frajerem. Bo stoję w miejscu, gdzie nie powinienem stać. I są bracia B. Jest ich więcej, bo jest ich aż trzech. Na czym w ogóle polegała walka z nimi? To jest dopiero zaskakujące, bo nie pamiętam. Bo na pewno nie była taka sama jak na wersji PS1 i pozostałych. Okej. Aha, dobra, już kumam. Myślałem, że mam to zaatakować. A, wiem chyba na czym to polega. Oni będą wypuszczać bomby, ja będę musiał tutaj stanąć, żeby ta kula w nich pierdyknęła. To chyba o to chodziło. Nie mam pewności 100%, ale chyba dobrze myślę. Dobrze kombinuję chyba. Jezu, na moim telewizorze to w ogóle tak dziwnie wygląda ta gra. Bo wy w miarę to jeszcze w miarę widzicie, nie? A ja widzę tą grę taką strasznie ciemną. Ta, o to chodziło. Dostanie w pierdziel jeden. No i wyleciał z planszy. Zrobił tak zwanego game overa. O, to nieźle ta kula, niezłe robi zniszczenia ta kula. Taka malutka dziurka, no, chyba se jaja robicie. W tym momencie, że ta kula jest w stanie takie malutkie dziurki robić. Przecież to jest, to nie jest kula, to jest, kurde, to jest jakiś wielki bysior, a nie kula, kurde. Co wy mi tutaj dajecie za jakiś... Dobra, kolejny dostanie w pierdziel i wypadł z areny. Teraz czas cukrzycę dostać. No i ostatni brat został, nie? Tak to wszyscy ze splanszy radośnie wylecą. Teraz uwaga, bo będzie bomby puszczał, rzecz jasna. Jak jakiś kurde opętany. Bez kitu, jak jakiś opętany kurde te bomby wypuszczał. Co on kurde? Chory na wory jest, czy co? Dobra, wypadł. Co? Ty wciskałem. Kwadrat wciskałem i go przecież miałem za to. What? Co to było? Bez sensu. Chwila prawdy, moi drodzy. Jeszcze nie oberwał. Dobra, chwila prawdy, moi drodzy. Oberwał, teraz nagle kurde oberwał. Co za bez sensu, nie? Dobra, pal gumę, spadajcie wszyscy tam na drzewo. To by było ciekawe, gdyby ta machina razem z nim spadła i by go tak przygniotła. I tych wszystkich pozostałych braci B. Nie powiem, że nie bym się uśmiał z tego powodu. Mamy 50 minut na liczniku. Chyba damy radę dzisiaj całą grę przejść. Dobra, nie sejwujemy, w dupie z tym. Tutaj Gladstone nam tłumaczył, że... nie Gladstone, tylko Gyro. Gyro nam tłumaczył, że... pokonaliśmy Dagberg, więc teraz otworzył nam trzeci portal, który zabierze nas do świata Magic i Dispel. I mamy tu jeszcze ostatni świat. Nie wiem, co robi ten telewizor, ale szczerze nie obchodzi mnie to. Lecimy z koksem. Jesteśmy w świecie Magic i Dispel i tutaj mamy powtórkę z rozrywki, czyli poziom 3D. Poziom 2D i poziom ucieczkowy i walka z bossem.
I jakieś tutaj zabawki można zdobyć, ale nie wiem, gdzie są te podręczniki, czy tam książki. Nie, to była książka wtedy, która pozwala nam zdobyć te zabawki. Więc szczerze powiedziawszy, nie wiem, gdzie to jest, więc nie będę jakoś tego szukał, bo trochę gram w tą grę na ślepo. I ten świat jest specyficzny, ponieważ tutaj będziemy mogli usłyszeć odgłosy Murphy'ego z Raymana 2. Tak, ta gra została stworzona przez Ubisoft, dla osób, które jeszcze nie wiedzą. Tylko musimy znaleźć takiego kolesia z kapeluszem. No to sądzę, to będzie taki chod... O, to właśnie jest on. Ale już został, że tak powiem, zmiażdżony przez stopy Donalda.